sekundy. W międzyczasie Muriel Coneo tam jeszcze do tej stawki dołączyła. Diez, to widzicie Państwo. Jeszcze by się chciała napić Genzebe Dibaba. Po lewej stronie ekranu zawodniczki, które wychodziły jako ostatnie spod tego takiego ekranu. Była w Toruniu 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. Startowała w meetingu Copernicus Cup. Genzebe Dibaba tam też podjęła próbę ataku na rekord świata, nieudaną. No jest, Genzebe Dibaba. Rekord życiowy 3:55:17, w tym roku 3:57. To jest ten wynik właśnie z Karlsruhe. Z Karlsruhe 3:57:45. Jest w formie Konstanz Klosterhalfen. No, często rywalizowała właśnie na tych młodzieżowych imprezach z naszą Sofią Menawi, tak. Dibaba, ta mniej znana Anna, ale nazwisko jakże bardzo popularne. Zresztą zdaje się, że te panie są do siebie bardzo podobne. Będziemy Angelikę Cichocką obserwować w Düsseldorfie. 4:06:25 pobiegła nasza reprezentantka. No i jaką taktykę przyjmie Angelika Cichocka? Gdzieś teraz widzimy, jest podobnie jak Adam Kszczot z tyłu. Trzecia od końca. Stawki, tam się schowała. 1500 metrów to jeszcze zostało 7 okrążeń do pokonania. Genzebe Dibaba w tej chwili w okolicach 4. miejsca chyba, troszkę na zewnętrzną wybiegła teraz reprezentantka Etiopii. Jest trzecia Dibaba, tam gdzieś też Klosterhalfen, 4. Ależ one 5. się tam poprzepychały teraz. A Cichocka jak Adam Kszczot, 3. od końca, biegnie swoim tempem, te pierwsze okrążenia chce pokonać w rytmie, a potem pewnie będzie starała się przyspieszyć i znaleźć dla siebie dogodną pozycję do dobrego finiszu. Muriel Coneo, Kolumbijka, która jest mistrzynią na 1500 i na 5000 metrów z ubiegłego roku Mistrzostw Ameryki Południowej, więc odpowiednika takich naszych Mistrzostw Europy. Bardzo odważnie Klosterhalfen. Ona przecież w tym roku biegała o ponad 6 sekund wolniej od Dibaby, a pomimo tego trzyma się tutaj blisko właśnie reprezentantki Etiopii. Kolumbijka chyba jednak w roli pacemakera, więc tej zawodniczki dyktującej tempo, gdzie jest nasza reprezentantka, już chyba przesunęła się poważnie do przodu, jeśli dobrze widzę, na miejscu 6., 7. w tej chwili. Coneo chyba pełni rolę drugiej pacemakerki tym biegu. Dibaba cały czas twardo, mocno trzyma się, ale też niesamowicie biegnie Klosterhalfen. Czy ona wytrzyma? Ona często właśnie, mam na myśli Niemkę, biegała bardzo mocno pierwszą część dystansu i później brakowało jej tej siły albo nie. Tak, szukam Angeliki Cichockiej. Gdzie jest reprezentantka Polski? Tutaj widzę, chyba przez moment pokazała nam się u dołu ekranu. Coneo już schodzi z bieżni i teraz Dibaba będzie starała się sama walczyć z czasem, tak sama, ale Klosterhalfen cały czas w jakiejś takiej stałej odległości za reprezentantką Etiopii. Jest Angelika Cichocka, widzę ją, ona teraz się na prostej przesuwa, próbuje ją tam dopatrzeć na zamknięciu kadru z kamery. Dibaba i Klosterhalfen, tak wygląda pierwsza dwójka i przesuwająca się cały czas Angelika Cichocka. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam z tego szerokiego ujęcia kamery będziemy widzieli, co się dzieje z naszą reprezentantką. Dystans między Dibabą a Klosterhalfen rośnie. Tu wyraźnie. Już jest z 5, może 6 metrów różnicy. Płynie tak po tej bieżni Dibaba. Klosterhalfen biegnie Ona kontroluje cały czas. Genzebe Dibaba gdzieś tam przyzwyczajona do tego zerkania na tablicę zawieszoną pod sufitem. Teraz też spojrzała. Jeszcze zostało 300 metrów do mety. Szukam w tej grupie pościgowej Angeliki Cichockiej. Dystans między Dibabą a Klosterhalfen jakby się zwiększył,
ale chyba też nieznacznie. Niemka utrzymuje tempo, mocno już zmęczona, ale bardzo odważnie jednak mimo wszystko biegnie. Wydaje mi się, że Angelika Cichocka teraz jest na piątym miejscu. Będzie za moment ostatnie 200 metrów miała do pokonania Polka i zresztą wszystkie inne zawodniczki również. Tak, Polka jest na piątym miejscu. Tu widać z tyłu charakterystyczny krok Angeliki Cichockiej. Ona świetnie finiszuje, więc kto wie, może uda jej się wskoczyć do tej pierwszej trójki tej rywalizacji. Angelika ma już minimum na halowe Mistrzostwa Świata, więc tutaj walczy opozycja Genzebe Dibaba. No nie będzie to rezultat zbliżony do tego z Karlsruhe. 3:57:45. Będzie sporo jak na nią, powyżej 4 minut. 4:02. Klosterhalfen i Angelika Cichocka, wydaje mi się, że jednak na tych ostatnich metrach troszeczkę osłabła, ale z tego ujęcia kamery nie będę tutaj prognozował. Był moment, że zdawało mi się, że Polka finiszuje, że była w tej takiej grupie czwartej, piątej, trzeciej, czwartej, piątej zawodniczki i potem ta cała grupa gdzieś tam wpadła na metę, no ale realizator skupił się na pokazaniu finiszu Genzebe Dibaby. Tak jak mówiłeś, wynik gorszy niż ten z Karlsruhe. Znacznie gorszy, bo powyżej 4 minut. Więc 4 minut i 2 sekund. Tak, wydawało mi się, że ten pościg Klosterhalfen trochę samobójczy, bo gdyby rzeczywiście Dibaba chciała złamać 4 minuty, to myślę, że dla Klosterhalfen to tempo byłoby. No jestem ciekaw, czy poniżej 4:04 była w stanie zmieścić się Klosterhalfen, bo na tyle pobiegła w Karlsruhe. Dokładnie 4 minuty i 4 sekundy. Wydaje mi się, że nie, ale będziemy musieli poczekać na rezultaty zaprezentowane w grafice przez hiszpańskiego realizatora. No cały czas czekam na wynik Angeliki Cichockiej. To nas ich państwa chyba również bardzo teraz Düsseldorfie interesuje. 4:06:25 pobiegła Angelika. Dibaba. Minimum na halowe Mistrzostwa Świata to były 4 minuty 11 sekund, więc wypełniła tym samym to minimum, ten wymóg, aby reprezentować nasz kraj na halowych Mistrzostwach Świata w Birmie. Z zaciekawieniem i są w tym momencie, spoglądam na to, gdzie jest Angelika Cichocka. 4:04:72 Klosterhalfen, więc wolniej niż w Karlsruhe o 72 sekundy, ale widać, że ona tak już w miarę równo potrafi biegać, ma tę powtarzalność swoich biegów. Tak, więc wyraźnie coś się wydarzyło, bo Angelika Cichocka nie dokończyła tego biegu. Zatem pewnie chwilę przed metą coś musiało się wydarzyć i Polka nie zakończyła tejże rywalizacji. Genzebe Dibaba z tym swoim rezultatem z Karlsruhe oczywiście staje się automatycznie, zresztą tak jakby nie była do tej pory, jedną z faworytek podczas halowych Mistrzostw Świata. Bezcenne będzie takie zdjęcie wrzucone gdzieś tam w mediach społecznościowych, zrobione jeszcze ręką takiej mistrzyni, jak Genzebe Dibaba, sprawi radość podwójną.